serdecznie trenera Wisłoki, pana Dariusza Kantora. Dobry. Witam dziennikarzy po meczu Stal Wisłoka, wynik 0-0. Trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Może zacznę trochę z innej strony. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zagrać na tym stadionie, bo stadion na tą chwilę to jest najlepszy w lidze dla nas. Dla mnie czy dla chłopaków to była duża sprawa zagrać na tym stadionie. Mamy większość pracujących zawodników, dla których to było święto. Przyjechaliśmy tutaj jak na święto i myślę, że zagraliśmy tak jak chcieliśmy, bo dyktowaliśmy warunki gry, dominowaliśmy, mieliśmy sporo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Stalowa Wola ograniczała się do kontrataków i stałych fragmentów gry, ale myślę, że większość tych kontrataków tłamsiliśmy w zarodku. Wiadomo, że kilka razy to się nie uda, bo my też jesteśmy drużyną, która jeszcze ma sporo rzeczy do poprawienia, ale cieszymy się, że zagraliśmy na swoich warunkach, że dominowaliśmy, że graliśmy w piłkę my, prowadziliśmy atak pozycyjny i niewiele brakło, żebyśmy tutaj wyjeżdżali z 3 punktami, bo uważam, że zasłużyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi. Bardzo proszę o pytania dziennikarzy. Panie, że sędziowanie. No wiadomo, że to sędziowanie nie było dobre. No, przyjeżdża sędzia z Nowego Targu czy z Zakopanego, już nie wiem. No wrzuta karnych niepodyktowanych 1-1, bo faul Damiana Malupy w pierwszej połowie pewnie był. Rzut karny dla nas w 90 minucie pewnie też był. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, że to była końcówka pierwszej połowy i końcówka drugiej połowy. I sędzia, nie wiem, czy nie miał odwagi, czy się pomylił po prostu i tych rzutów karnych nie podyktował. Dodatkowo też tych kartek było mimo wszystko za dużo. Jakby trochę poprzeczkę sobie podniósł wyżej, to pewnie byśmy nie kończyli, nie wiem ile tych kartek było, pewnie z 8. Myślę, że na pewno. Z ławką 9. No dokładnie, 9 żółtych kartek, to myślę, że mimo wszystko, że to mecz, że drużyn z Podkarpacia. Takie trochę derby, ale można było to trochę inaczej rozwiązać i myślę, że by było to fajne widowisko. Szkoda, że akurat nie mogli kibice na ten mecz przyjechać, bo myślę, że cała otoczka i oprawa tego meczu była zupełnie inna i by było to piłkarskie święto. Da się porównać ten mecz z Legionisiemnego, przegranego u siebie? Uważam, że nie, bo uważam, że Stalowa Wola z jesieni była drużyną dużo lepszą i nie będę odkrywczy, zresztą wyniki, które teraz Stalowa notuje, to moim zdaniem to nie jest przypadek, bo ta trzecia liga mimo wszystko to nie jest łatwe i wiem, że w przyszłym sezonie będziecie mieli plany awansować, a to naprawdę nie będzie łatwe zadanie, bo może nie będzie kandydata, który spadnie z drugiej ligi, może Wisła... Ja mówię o was. My na pewno raczej takich planów nie będziemy mieli, bo budżet, który my mamy na wypłaty miesięczne, to jest pewnie 4- albo 5-krotnie niższy od was, także my nie przystajemy do drugiej ligi. To stracił pan jakiś budżet? No jest dużo niższy, ja wiem jaki jest wasz, także możecie sobie oszacować, bo wiem, oglądałem tam urywki sesji Rady Miejskiej i coś tam wiem. Także jest dużo niższy. Bardzo proszę, redaktor Socha. Ja potem mam jedno pytanie. Czy można powiedzieć, że dzisiaj szkoda tego jednego punktu można było wygrać, bo Tomek Wietecha w bramce załatwił sprawę w wielu przypadkach. No kolejny raz. Tu mówi się Wisłoka kontra Tomek Wietecha. No tak można powiedzieć, oczywiście. No tak jak mówiłem, my wyszliśmy odważnie, wyszliśmy wysokim pressingiem od początku. Było chyba widać nasze nastawienie, że my nie przyjechaliśmy tutaj się bronić i nie przyjechaliśmy zdobyć punktu. My jesteśmy pewni siebie, bo ta runda pokazuje, że każda drużyna musi się z nami liczyć, bo straciliśmy z dzisiejszym meczem tak naprawdę 7 punktów w 9 kolejkach, także strzelamy bardzo dużo bramek, mało tracimy. Dominujemy praktycznie w każdym meczu od pierwszej do 90 minuty i przyjechaliśmy po 3 punkty. Uważam, że straciliśmy 2, ale doceniamy oczywiście ten jeden, bo wiemy, jaką drużyną jest Stalowa Wola, przede wszystkim jakim miastem jest Stalowa Wola, no ale też wiemy, z jakimi problemami się Stalowa Wola zmaga. Dziękuję. Proszę bardzo, są pytania jeszcze do pana trenera. Panie trenerze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Życzymy sukcesu w naszym meczu. No jest z nami trener Stali, pan Damian Skakuj. Witam serdecznie, trenerze. Dzień dobry. 0-0, wynik znany. Proszę o podsumowanie spotkania. Dzisiejszego meczu drużyna miała pewne założenia, które zrealizowaliśmy po części. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie grał agresywnie, starał się wykorzystać swoich skrajnych zawodników grających na wahadle. Dlatego dostosowaliśmy taktykę do gry przeciwnika. No niestety nie udało nam się zdominować tego meczu. Efektem tego były troszkę większe zagrożenie ze strony drużyny z Dębicy.
mecz walki, sytuacji klarownych do strzelenia jak na lekarstwo. Także no, do drużyna z Dębicy miała może 2-3 więcej. Także ten remis, znaczy po prostu trzeba szanować i cieszyć się z tego punktu. Dziękuję trenerowi, bardzo proszę o pytania. Trener Wisłoki powiedział wcześniej, że no, zdecydowanie jego drużyna była lepsza, że dominowała od początku do końca, że to ona prowadziła grę i stworzyła więcej sytuacji. Też tak z drugiej strony boiska pan odbierał też tak w ten mecz? Może powiem tak. Nie, że to może nie do końca zdominowała, po prostu myśmy się też może i broniliśmy. Także pozwoliliśmy im troszkę na opanowanie i wprowadzenie tych piłki, ale były zaraz to wszystko niwelowane w środkowej strefie boiska. Także tych sytuacji stworzyła parę więcej, ale czy była aż taka dominacja? Dla mnie mecz walki z lekką przewagą drużyny z Dębicy. Proszę bardzo, kolejny pytanie. Odbija się na drużynie to, co się dzieje wokół futbolu w Stalowej Woli, no bo przecież burzliwa sesja Rady Miasta, mówi się o tym, drużyna nie spisuje się tak, jak powinna, niektórzy nie znają się na piłce, ale chcą, żebyście byli co najmniej w ekstraklasie. Jak wy na to patrzycie, jako drużyna, jako ci, którzy muszą codziennie trenować i grać w tej trzeciej lidze? No na pewno nie jest to budujące, to, że każdy gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś ma te też poczynania, jakie się dzieją wokół klubu i w klubie. Także każdy o tym myśli, ale jak wchodzi na boisko, to starają się każdy być już zawodowcem i próbuje te rzeczy, które się dzieją dookoła, odciąć od siebie. Ale na pewno gdzieś tam w głowie z tyłu jest. Proszę bardzo, są pytania jeszcze do naszego szkoleniowca. Nie ma, dziękuję panie.